Dzień dobry. Dzisiaj już takie ładne scenerii nakręcimy w Widarecie. Dzisiaj tematem będzie targi. Byłem na targach w Kielcach. Hala piękna, wszystko piękne, maszyny. No super, super. Jechałem, bo ja lubię na wykładach posiedzieć, posłuchać, co mają do powiedzenia. No i o dziwo nic nie mieli do powiedzenia. Ciągle to samo, że nie mamy komu podać. Tam to ble, 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 ble. I tak dalej, i tak dalej. Czyli masło maślane i dalej się dusimy we własnym sosie. Wyprodukowane 4 miliony 700 ton. Podobno towaru zbyt bardzo małe. I tylko jabłko najwyższej jakości schodzi. Reszta niestety czeka jabłko na przemysł. Bo maszyn trochę do zbierania przemysłu. No i ale mnie to nie interesuje. Mnie przemysł nie interesuje, bo ja wątpię, żeby ktoś na przemyśle dorobił się pieniędzy. To będą takie pieniądze, że starczy na zabiegi i może na rachunki i na bardzo skromne życie, na bardzo skromne. Ale to nie na tym rzecz polega. Sadziliśmy takie sady nie po to, żeby teraz produkować w nim przemysł. Dostaliśmy od Unii Europejskiej ogromne pieniądze, które zostały zmarnowane. Źle były zagospodarowane. Bo to były łatwe pieniądze z dotacji. Jeżeli zauważyliście przez tyle lat, do każdego programu były dodawane punkty zasadzenia sadu. Czy ktoś chciał, czy nie, wyrywał ten sad na siłę, zagęszczał te sady. Z 20-30 ton z hektara zrobiło mu się nagle 80. Nie wiem, czy to był plan zamierzony, czy nie. Prawdopodobnie było zamierzone, bo oni wiedzieli już na górze, że jeżeli dadzą łatwo dostępne pieniądze, to my się rzucimy na to. No bo dziwne, żeby nie brać. Jeżeli było 60% zwrotu, no to każdy sadził, kupował. Miał 4 ciągniki, dobra, dają, biorę 5, 6. Dosadzenie sadu. Nawet sady sadzone były na łąkach, gdzie nigdy nie rósł sad, gdzie podmokły teren, ale trzeba sadzić, bo były punkty. I to było chore. To było dla mnie chore i z góry od razu było przegrane. Rozumiem dać pieniądze, ale na rozwiązania, żebyśmy mogli podnieść jakość. Sadzenie sadu i kupienie nowego ciągnika i opryskiwacza to nie jest rozwiązanie, żeby poprawić jakość w sadzie. Po pierwsze, to jest agrotechnika. Powinna nas uczyć, jak robić zabiegi, iść w stymulację, w odżywki, jak nawozić, jak ciąć. Nikt tego nie robił. Tylko każdy sadził i maszyny. Jeździmy najnowszymi ciągnikami w Europie. Mamy najnowsze chłodnie i wstawiamy do tych chłodni najgorszy towar w Europie. To chyba powinniśmy się zastanowić, w którym kierunku my poszliśmy. Po prostu Unia Europejska nas wydymała, bo tak to trzeba nazwać. Dali nam pieniądze, a nie podali nam recepty, jak poprawić jakość, jak zadbać o nowe rynki zbytu. Twierdziliśmy, że Rosja będzie wieczna, że będziemy tam pchać. Wszystko by było dobrze, jakby nie było embarga i te ciągniki, te chłodnie, te sady, to naprawdę dzisiaj to byśmy byli milionerami. Bo Rosja to by ciągnęła tutaj po 300 tirów dziennie z Góreckiego. Bo tak szło. Tak szło. Ja pamiętam w takich najlepszych czasach, to jak był urząd celny na spółdzielczej, to tiry stały 10 kilometrów, żeby się odprawić. Cały plac zawalony, to sobie wyobraźcie, ile tego wyjeżdżało. I szło. Karton i grupy tylko sypały. I dla każdego było. I nagle embargo. Tragedia. I się okazało, że jesteśmy w czarnej dupie, nie mamy żadnego rynku zbytu. Zaczęliśmy szukać rynków zbytu. Okazało się, że oni by to jabłko kupili. Tylko to jabłko nie chce dojechać. To jabłko traci jędrność, gnije, do Indii dojeżdża towar i okazuje się, że tam otwierają przemysł. Nie jesteśmy przygotowani do tak dalekich wysyłek towaru. Po prostu nasza technologia produkcji została troszeczkę w tyle. Ale to też się zbiega z tym, że kończy nam się kasa. Każdy zaczyna oszczędzać i się robi błędne koło. No i tak w kółko. Ja tu nie widzę.
widzę. Nie widzę za bardzo rozwiązania, co tu teraz robić. No trzeba robić jakość, na pewno. Podwyższać tą jakość, żebyśmy mogli wejść na te dalekie rynki. Indie są bardzo chłonne, Chiny bardzo chętnie. Tylko co my mamy tam wysłać? Jeżdżą grupy, spółki, pokazują jabłko. Ale pokazują jabłko, które wychodziło w Holandii, gdzie jest inny okres wegetacji, tam było dłużej, cieplej. Belgia, Włochy, Goldena pokazują. U nas niekoniecznie to wychodzi. U nas niekoniecznie te odmiany zaczynają wychodzić. Prince też niekoniecznie u nas wychodzi. My nigdy nie zrobimy takiego Prince'a jak we Włoszech, fioletowego. U nas jest za krótki okres wegetacji. I tak, dlaczego nie pokażą Idareta? Ja usłyszałem, no ale oni nie znają tego jabłka. No to pokażcie im, że to jabłko dojedzie, że to jabłko też jest ładne. Można zrobić, przez pan Szymon Nowakowski robi na Idareta. Piękny, czerwony, on jest praktycznie fioletowy, twardy i on spokojnie dojeżdża. Ale nie, uparliśmy się, że będziemy robić to, co Zachód. I myślę, że idziemy w złym kierunku. W złym kierunku. Zachód zaczyna wyrywać Goldena, bo my zaczęliśmy sadzić. No i tak to wszystko się przechodzi na Zachód wszystko. Wojna wiecznie nie będzie trwać, pewnie kiedyś się skończy. Ale czy wróci rynek na Rosję? Wątpię. Dużo wykładów było z jagodowych, z truskawek, z gruszek. No i teraz nagonka, sadzić. Sadzić jagodowe, gruszki, truskawki. Tylko kto to zbierze? Ukraina może za rok nie przyjechać. Nasadzimy tego i znowu będziemy w czarnej dupie. I tak w kółko i taka jest przepychanka. Ja uważam, że jeżeli mamy te piękne sady, róbmy to. Tylko nie róbmy przemysłu. Zróbmy dobrą jakość, żeby było co wysłać na te dalekie rynki. Bo naprawdę oni... Indie mogą wziąć, Chiny mogą wziąć, Arabia Saudyjska, tylko nie to, co my produkujemy. Tam jest potrzebny kryształ o dobrej twardości, o pozostałościach określonych do trzech, kolor. Zróbmy to i naprawdę myślę, że jesteśmy w stanie się przebić. A tu nam wbijają, róbcie przemysł. Dochler to niech sobie z Ukrainy wozi ten przemysł cysternami, jak do tej pory 30 tysięcy litrów wjechało, niech wozi dalej. A my nie dajmy się zagonić w kozi róg i myślę, że powinniśmy jak najszybciej wrócić na właściwe tory i zacząć robić deser. Bo to jest, jemu jest potrzebny towar, tani. Dzisiaj było 30 groszy, znaczy tak mówię, bo się chyba 40, a za rok może ten przemysł być 10 groszy. Bo jeżeli to zmechanizujemy, on dojdzie do wniosku, no ale wy ludzi nie potrzebujecie, sami zbieracie. 10 groszy wam wystarczy na chleb i bułkę. Bo chłop to dostanie jakieś ochłapy i też będzie zadowolony. I tak jesteśmy traktowani. Także trzeba jak najszybciej wrócić na właściwe tory i robić jakość. Takie jest moje zdanie. Możecie się z tym nie zgodzić, ale na przemyśle my się wykończymy. Większość sadów się nie utrzyma. Dobra, pozdrawiam wszystkich gorąco. Ja idę do domu, bo dzisiaj cięcia i tak nie ma. Szedłem zobaczyć, co słychać, ale wszystko dobrze i nie jest tak źle, jak to wygląda z boku, naprawdę, tylko trzeba się troszeczkę przyłożyć do tej jakości. Ja ze zbytem nie mam problemu, dziwny. Także róbcie ładny towar, premium i wtedy myślę, że jesteśmy w stanie go podać na dalekie rynki. Rosja nie wróci. Zapomnijcie o tym. I tyle. I tyle w temacie. Pozdrawiam.